Paragraf trzeci. Misteria życia Chrystusa. Jeśli chodzi o życie Chrystusa, symbol wiary mówi tylko o misteriach wcielenia, poczęcie i narodzenie, i Paschy, męka, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Nie mówi wprost o misteriach ukrytego i publicznego życia Jezusa, ale artykuły wiary dotyczące wcielenia i Paschy wyjaśniają całe ziemskie życie Chrystusa. Wszystko, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym został wzięty do nieba, trzeba widzieć w świetle misteriów Bożego Narodzenia i Paschy. Zależnie od okoliczności, katecheza powinna ukazywać całe bogactwo misteriów Jezusa. W tym miejscu wystarczy wskazać pewne elementy wspólne wszystkim misteriom życia Chrystusa, by zarysować potem główne tajemnice życia ukrytego i życia publicznego Jezusa. Ewangelie nie zawierają wielu informacji, które zaspokajałyby ludzką ciekawość dotyczącą Jezusa. Prawie nic nie mówi się o Jego życiu w Nazarecie, a nawet nie ma relacji o dużej części Jego życia publicznego. To, co znajduje się w Ewangeliach, zostało napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Ewangelie zostały napisane przez ludzi należących do pierwszych wierzących, którzy chcieli podzielić się wiarą z innymi. Poznawszy przez wiarę, kim jest Jezus, mogli oni zobaczyć i ukazać innym ślady Jego misterium w całym Jego ziemskim życiu. Wszystko w życiu Jezusa, od pieluszek przy Jego narodzeniu, aż po ocet podany podczas męki i płótna pozostałe w grobie po Jego zmartwychwstaniu, jest znakiem Jego misterium. Przez czyny, cuda i słowa zostało objawione, że w Nim mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Człowieczeństwo Jezusa ukazuje się w ten sposób jako sakrament, to znaczy znak i narzędzie Jego bóstwa i zbawienia, które przynosi. To, co było widzialne w Jego ziemskim życiu, prowadzi do niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego i Jego odkupieńczego posłania. Całe życie Jezusa jest objawieniem Ojca. Jego słowa i czyny, milczenie i cierpienia, sposób bycia i mówienia. Jezus może powiedzieć, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. A Ojciec to jest mój Syn, wybrany, Jego słuchajcie. Ponieważ nasz Pan stał się człowiekiem, by wypełnić wolę Ojca, dlatego nawet najmniejsze szczegóły Jego misteriów ukazują miłość Boga ku nam. Całe życie Chrystusa jest misterium odkupienia. Odkupienie przychodzi do nas przede wszystkim przez krew krzyża, ale to misterium jest obecne w całym życiu Chrystusa. Jest już w Jego wcieleniu, przez które stając się ubogim, ubogaca nas swoim ubóstwem. W Jego życiu ukrytym, w którym przez swoje poddanie naprawia nasze nieposłuszeństwo. W Jego słowie, które oczyszcza słuchaczy. W Jego uzdrowieniach i egzorcyzmach, przez które On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. W Jego zmartwychwstaniu, przez które nas usprawiedliwia. Całe życie Chrystusa jest misterium rekapitulacji. Wszystko, co Jezus uczynił, powiedział i wycierpiał, miało na celu przywrócenie człowieka upadłego do jego pierwotnego powołania. Kiedy Syn Boży przyjął ciało i stał się człowiekiem, dokonał w sobie nowego zjednoczenia długiej historii ludzkiej i dał nam zbawienie. To więc, co utraciliśmy w Adamie, czyli bycie na obraz i podobieństwo Boże, odzyskujemy w Jezusie Chrystusie. Dlatego właśnie Chrystus przeszedł przez wszystkie okresy życia, przywracając przez to wszystkim ludziom komunię z Bogiem. Całe bogactwo Chrystusa jest przeznaczone dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka. Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas. Od chwili wcielenia dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, aż do swojej śmierci za nasze grzechy i zmartwychwstania dla naszego usprawiedliwienia. Także teraz jeszcze jest On naszym rzecznikiem wobec Ojca, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Ze wszystkim, co przeżył i wycierpiał za nas raz na zawsze, jest ciągle obecny przed obliczem Boga, aby teraz wstawiać się za nami. Jezus w całym swoim życiu przedstawia siebie jako nasz wzór. Jest człowiekiem doskonałym, który zaprasza nas, abyśmy się stali Jego uczniami i szli za Nim. Przez swoje uniżenie dał nam wzór do naśladowania.
Przez swoją modlitwę pociąga do modlitwy. Przez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowań. Wszystko, co Chrystus przeżył, czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On przeżywał to w nas. Poprzez wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli jedno z Nim. Jako członkom swego ciała daje On nam udział w tym, co przeżył w swoim ciele dla nas i jako nasz wzór. Powinniśmy przedłużać i dopełniać w nas stany i misteria Jezusa. Powinniśmy prosić Go często, aby doprowadził je do ostatecznego wypełnienia w nas i w całym Kościele. Albowiem Syn Boży zamierza rozwijać i przedłużać w pewien sposób swe misteria w nas i w całym swoim Kościele przy pomocy łask, których chce nam udzielić, oraz skutków, których dzięki tym misteriom pragnie w nas dokonać. W takim znaczeniu Chrystus pragnie dopełniać w nas swoje misteria. Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Post, jest Środa Popielcowa i słyszymy o tym, że Chrystus jest naszym wzorem, jest człowiekiem doskonałym, który zaprasza nas, abyśmy szli Jego drogą. A jaka była Jego droga, to wszyscy wiemy i przez kolejne dni będziemy to odkrywać. Przez swoje uniżenie dał nam wzór do naśladowania. Przez swoją modlitwę pociąga nas do modlitwy. Przez swoje ubóstwo wzywa nas do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowań. Wszystko to, co On przeżył, było po to, żebyśmy mogli swoje życie przeżywać w Nim i z Nim, ale jeszcze więcej, żeby to, co nas spotyka, On mógł przeżywać w nas. Ja nie mam żadnych pocieszających słów i nie mam żadnych mądrości na Wielki Post, ani na żadną tak naprawdę inną chwilę i sposobność. Ja wiem tylko tyle, że te słowa są prawdą i że cokolwiek nas spotyka, możemy oddawać to Chrystusowi, który będzie przeżywał to w nas, z nami, a my będziemy mogli przeżywać to z Nim, bo nie jesteśmy sami.